Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Marcin Kuśmierczyk. Będę miał wielką przyjemność, by prowadzić spotkanie autorskie z panem Radosławem Pyflem. Myślę, doskonale e, e, Państwu e, znany człowiek, ale i tak oczywiście kurtuazja e, naka, nakazuje, by przedstawić prezes firmy konsultingowej Blue Dragon, ekspert Instytutu Sobieskiego do spraw polityki międzynarodowej i Azji. W latach 2016-2018 członek Rady Dyrektorów Azjatyckiego Banku Inwestycyjnego Inwestycji Infrastrukturalnych w Pekinie. Były pełnomocnik zarządu PKP Cargo do spraw rynków jedwabnego szlaku. Myślę, że jedną z, z największych zalet książki Biznes w Chinach z pewnością jest to, że jest to książka praktyków. Praktyków, którzy przedstawiają bardzo wiele różnych poglądów momentami na, na Chiny. Ale jeden, jed, jeden z wątków, który pojawia się w bardzo wielu wypowiedziach, to taki, że Chiny to tak naprawdę nie jest państwo, a Chiny to cywilizacja. Dlatego jest tak ciężko poznać te Chiny. Od czego ekspert od Chin poleciłby zacząć w poznawaniu Chin, oprócz oczywiście książki Biznes w Chinach? No, ja akurat może nie powinienem na to pytanie odpowiadać, bo nie czuję się ekspertem, mm -hmm. tylko czuję się e, trochę komentatorem. To znaczy komentuję to, co dzieje się w Chinach, w których spędziłem e, wiele lat w różnych rolach, także studiując e, w tym kraju. A odpowiedź, od czego zacząć... E, no to y, nie, nie będzie tchnęła optymizmem, bo najlepiej od wyjazdu do Chin znaczy, a dzisiaj jest to niemożliwe i zobaczymy, przez jak długi czas jeszcze będzie to niemożliwe. Znaczy, teoretycznie jest możliwe, ale praktycznie nie jest to tak, jak było kiedyś, że e, właściwie możecie Państwo się spakować, e, kupić bilet i pojechać do Chin e, i po prostu e, poczuć tą różnorodność, o której Pan wspomniał. O tym, jak bardzo południe różni się od północy. Ja miałem to szczęście i byłem tym, miałem, jestem wielkim szczęściarzem w życiu, że trafiłem na Chiny. Ten okres historii Chin, kiedy był to jeden z najbardziej otwartych krajów w swojej historii, chociaż i tak budziło to kontrowersje na Zachodzie i nie był otwarty w taki sposób, jak wszyscy tego, czy przynajmniej duża, zdecydowana większość opinii publicznej w krajach zachodnich oczekiwała. Natomiast jestem tym szczęściarzem, który mógł to oglądać w czasie, w, innym, czasie, w innej epoce. E, dlatego ta rada, którą daję, jest niepraktyczna. Tak? Od czego zaczynać? No od, od tego, żeby to zobaczyć na własne oczy. E, no, przez jakiś czas mm, nie podejmuje się z, y, przewidywania, jak długi, nie będzie to możliwe, więc w takim razie może coś bardziej praktycznego. No, wydaje mi się, że jednak mimo wszystko od czytania, skoro nie można zobaczyć na własne oczy, i od nauki języka, bo. Nawet jeżeli nie nauczymy się tego języka w takim stopniu jak Chińczycy, to zrozumiemy jego logikę, a rozumiejąc logikę tego języka, rozumiejąc zapis chociażby, zrozumiemy to, w jaki sposób myślą ludzie, i wiele z tych koncepcji politycznych, czy wiele z przemówień chociażby, dzisiaj to jest też, proszę Państwa, one są te oficjalne komunikaty publikowane w wielu językach, często to są różne wersje. Już teraz zauważyłem, że każdy, Publikuje sobie te komunikaty tak, jakby chciał, żeby były one na jego korzyść. No ale, ale znając strukturę tego języka, poznamy w lepszym stopniu mentalność i zrozumiemy też, w jaki sposób zachowują się na arenie międzynarodowej same Chiny, ale nie tylko Chiny, myślę, że także inne kraje azjatyckie. Tak? Więc no, polecałbym oczywiście wyjazdy, ale skoro to niemożliwe, to jakąś formę nauki języka, chociażby tylko jego podstaw. Wydaje mi się, że to dużo może, może wyjaśnić i może być dobrą inwestycją, no bo przecież kiedyś Chiny się jakoś tam się otworzą. No, nie wiem, może za parę tygodni, a może za parę lat, ale kiedyś ten czas nastąpi. Ponieważ mamy rok 2022, mówiąc o Chinach, musimy mówić o Stanach Zjednoczonych, a mówiąc o Stanach Zjednoczonych, musimy mówić o Chinach. I ten wątek rywalizacji amerykańsko-chińskiej to również jest jeden z tych wątków, który absolutnie pojawia się w niemal każdej, jeśli nie w każdej rozmowie, którą przeprowadza Pan w książce. I zdania na ten temat są naprawdę bardzo różne. Bardzo ciekawe jest to, że rozmo Pańska rozmowa z doktorem Bartosiakiem następuje zaraz przed rozmową z doktorem Piątkowskim. Doktor Bartosiak rysuje. Scenariusz trudów, konfliktów, być może wojen, a doktor Piątkowski mówi: a ja patrzę na to, jakie pozytywy z tego płyną, że jedno mocarstwo pcha do przodu drugie. Jakie jest Pańskie zdanie na ten temat? I nawiązując może do tego, co ostatnio zdarzyło się, czy szczyt G20 pozwala na nadzieję na to, że da, uda się wypracować jakiś modus vivendi między dwoma wielkimi graczami? Okej, okay, to ja krótko opowiem w trzech punktach. Po pierwsze, zachęcałbym Państwa do przeczytania tej książki. Dlatego, że nie ja ją napisałem, tylko ja ją spisałem. To znaczy, porozmawiałem z ludźmi, którzy przedstawili różne perspektywy na Chiny, ale każdy w jakiś tam sposób sobie z tym krajem radził, odnosił tam sukcesy. I cała zasługa tej książki polegała na tym, że ja ją spisałem, a nie napisałem. Więc to może Państwa zachęcić, że właściwie ja nie jestem autorem tej książki, tylko trochę tak jak. No właśnie, już nie chcę tu mówić o konfucjalizmie i o Konfucjuszu samym, bo to byłoby no już nie na miejscu, jakby porównywanie się do tego, ale. To po pierwsze. Po drugie, Jacek Waltośek jest geopolitykiem, a profesor Piątkowski jest bankierem, więc mają trochę inne, inne spojrzenia i myślę, że stąd też wynika różnica zdań. Poza tym myślę, że poza Stanami Zjednoczonymi powinniśmy, a szczególnie my w Polsce, przede wszystkim spoglądać na Niemcy i Francję, bo to będą bardzo ważne kraje, jeżeli analizujemy... Teraz mamy szczyt APEC w Bangkoku i są bardzo ciekawe deklaracje chociażby ze strony Emanuela Macrona, więc e, oczywiście skupiamy się na rywalizacji USA-Chiny, ale nie traciłbym z pola widzenia Francji, Niemiec, no oczywiście Rosji też, a mówiąc o Rosji, to, to mamy na myśli pola bitewne Ukrainy, to jak to się e, będzie toczyć i jak to się zakończy, bo będzie bardzo ważne, na jakich warunkach zostanie wynegocjowany ten pokój. No i oczywiście Indie, oczywiście, proszę Korea, do której już pięgrzymują wszyscy, od Jacka Sasina, Mariusza Błaszczaka i... Ksi w książę Mohamed <noise> Sulaimani też z Arabii Saudyjskiej, też znalazł się w Seulu. Więc myślę, że tutaj poza USA i Chinami jest jeszcze wiele innych państw i czy da się osiągnąć porozumienie, myślę, że mamy pewne odprężenie. Tak interpretuję to, co stało się na G20 i te oświadczenia z obu stron, czyli Joe Bidena i Xi Jinpinga. Jest jakieś krótkotrwałe odprężenie, no poza tym, że to były miłe, ładne oświadczenia. Nie, to jest powrót do dialogu, który został zawieszony po wizycie Nancy Pelosi na Tajwanie. Prze pewnie przez parę miesięcy to potrwa, no, ale długofalowo no, nie sądzę, żeby jednak ta planeta, właśnie mówić już nie tylko o planecie, bo i w przestrzeni kosmicznej są aktywne bardzo te mocarstwa, żeby ona była wystarczająco duża dla tych dwóch mocarstw. Wydaje mi się, że, że, że to jest chwilowe, chwilowe rozprężenie. Co, ale w sumie dla nas to jest dobre. No, dostaliśmy troszkę więcej czasu. Tak? Więc z polskiego punktu widzenia, czy punktu widzenia tej części świata to uważam, że dobrze, aczkolwiek no, e, jest to tymczasowe i przejściowe. Tak na... mi się wydaje, no, ale czas pokaże. Myślę, że na Zachodzie i również w Polsce nie brakuje takich stwierdzeń, że Chiny tak naprawdę e, mają jakiś horyzont szczytu, swoich możliwości na świecie już niedaleko bardzo przed sobą. To znaczy, że problemy strukturalne, demograficzne na przykład szybko doprowadzą do tego, że ten wzrost Chin no, załamie się i Chiny nie będą w stanie osiągnąć tego, co chcą w stosunkach międzynarodowych. Ale mamy też zdania zupełnie przeciwne. To znaczy, że Chiny już dzisiaj tak naprawdę nie pokazują tego, znaczy jeszcze dzisiaj nie odzwierciedlona jest realna siła Chin w światowej gospodarce, jeżeli chodzi o, o przełożenie na siłę polityczną Pekinu. Więc jakie są te długoterminowe możliwości Chin? Czy, czy, pańskim zdaniem, te problemy demograficzne, strukturalne, jakieś gospodarcze, wewnętrzne, rzeczywiście są, pokrzyżują Chiną, Chinom drogę do chociażby tej no, współhegemonii ze Stanami Zjednoczonymi na świecie? Czy, czy, czy te na problemy wszystko... są? <grym> na wszystkie pytania będę odpowiadał w trzech punktach, bo także i na to tak <grym> chciałem odpowiedzieć. E, no to jest bardzo ciekawe pytanie, ale proszę Państwa, po pierwsze, ono jest dobre dla przypowiadaczy przyszłości, w Chinach akurat oficjalnie to jest zakazane, ale na Tajwanie są całe ulice, gdzie są Przepowiadacze przyszłości, że wam powiedzą, co się wydarzy, przewidzą jakby wasz, resztę waszego życia chociażby. To trudno powiedzieć, to jakby po pierwsze, ja w tej książce opisuję to, bo poza tym, że jestem szczęściarzem i miałem okazję trafić na te Chiny, kiedy one były najbardziej otwarte na obcokrajowców, bo też ich bardzo potrzebowały w tamtym czasie, tak. To, to, to wszystko, o czym pan powiedział, to jak ja 20 parę lat temu wyruszałem do Chin, to też wszyscy tak mówili, że oj, panie, pan tam jedzie do tych Chin studiować, ale to trzeba blisko lotniska, bo tam zaraz będzie, będzie chaos i trzeba będzie się salwować ucieczką i tak dalej. I nawet odważę się na taką prowokacyjną tezę, że gdyby ktoś mówił wtedy, że Europa będzie miała problem i że to już jest tuż tu, że Europa dochodzi do kresu swoich możliwości, to bardziej by się to sprawdziło z perspektywy ostatnich dwudziestu paru lat niż gdyby mówił to o Chinach, tak, bo mieliśmy kryzys w 2008 roku i tak dalej, i tak dalej. I, i mnóstwo tych kryzysów jest także w Chinach. To nie, 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 nie ma się co oszukiwać, że e, jest bardzo dużo problemów i to być może nawet nie tam, gdzie my ich szukamy, bo na przykład jest bardzo duży problem z młodym pokoleniem, tak? które wykształciło się nie może znaleźć pracy, tak? Bardzo duży problem jest z tą klasą średnią, ludzi, którzy się przeprowadzili do, mi do dużych miast i nie mają pracy. Bardzo problem demograficzny, może nawet nie tyle chodzi, bo my tak postrzegamy siłę państwa czy potęgę państwa jako liczbę ludności. To może nie jest problemem, ale problemem w przypadku Chin, tak mi się wydaje, problemem bardziej są różne problemy społeczne, które z tego wynikają. Duża populacja na przykład kobiet w dużych miastach, już bardzo wykształconych, bogatych, które nie mogą znaleźć partnerek. Sfrustrowani mężczyźni z drugiej strony. To są bardzo duże problemy i to nie to jest problemem Chin, że z miliarda czterystu się tam zrobi miliard sto, czy, czy nawet dziewięćset milionów, ale myślę, że to jest większym problemem. Natomiast e, no, co, do, co do demografii akurat, no, czy sobie Chiny z tym poradzą? E, no proszę Państwa, tego nikt nie wie, tak? Ja nie będę Was przekonywał, że sobie na pewno poradzą, tak? E, ani na pewno nie będę Was przekonywał, że sobie nie poradzą, bo po prostu nie wiem. I w tej książce też właściwie... Możemy znaleźć pewne opisy sytuacji, czy pewne prognozy, pewne przypuszczenia, natomiast tego nikt nie wie. To, co Chiny próbują zrobić, to jest coś absolutnie zupełnie nowego, tak? To jest próba zbudowania nowego typu społeczeństwa i to może was to przerażać, tak, ale społeczeństwo opartego na technologiach, które ma, przynajmniej tak rozumiem wizję Xi Jinpinga, ma pozostać społeczeństwem konserwatywnym. Tego nikt jeszcze nie zrobił nigdy w historii, tak, i ale to, co Chiny zrobiły w ostatnich 3-4 dekadach, też nikt nigdy w historii nie zrobił na taką skalę i tak szybko. Tak? Czyli, e, jakby o polityce otwarcia, ten rozwój w Chinach, który nastąpił, a który ja oglądałem, który opisałem w tej książce, która jest jakby dokumentem tej epoki, bo teraz to już jest coś zupełnie innego. Więc e, co chcą zrobić? Chcą zbudować nowy metawers, swój własny internet, przejść do, ze świata realu, do świata cyfrowego. To będzie następowało na zachodzie również. Zobaczymy, kto komu się uda zbudować lepszy system, lepszą też etykę, e, która będzie to wszystko regulować. Społeczeństwo oparte na sztucznej inteligencji, na nowych technologiach. Jeżeli to wymyślą, to wcale, proszę Państwa, nie będzie demografia tak ważna, bo gdyby była, to mocarstwami byłyby kraje globalnego południa, byłby to Bangladesz, byłby mocarstwem światowym, tak? Te kraje, które mają dużo, dużą populację. Jeżeli dobrze to wymyślą i dobrze to zrobią, no to, to nie będzie problemem. Tylko pytanie jest, czy to, czy, czy to się uda? Bo jeszcze nikt nigdy w historii nie dotarł do takiego poziomu zaawansowania technologicznego i nie próbował tego połączyć z zachowaniem konserwatywnych wartości. Oczywiście nie w rozumieniu europejskim, europejskiego tam chrześcijaństwa, katolicyzmu i tak dalej, tylko w chińskim rozumieniu konserwatywnym. A czy to się uda? Nie wiem, ale jedno wiem. Na pewno. Warto obserwować, tak? Na pewno warto się temu przyglądać, i na pewno wydaje mi się, chociaż tutaj może was zbulwersuje, zbulwersuje państwa, nie wydaje mi się, że warto rozstrzygać. Jest, jest wiele takich aspektów dotyczących Chin, które ciężko jest nam bardzo zrozumieć. I jeśli chodzi o biznes w Chinach, to jednym z takich aspektów z pewnością jest racjonalność polityki zera tolerancji dla COVID-u. Co, co, jaka, jaka racjonalność za tym stoi poza autorytetem partii, oczywiście? Dobrze, to znowu w trzech punktach, żeby zachować pewną tę tradycję. Po pierwsze, tutaj znowu Państwa zbulwersuję, ale wydaje mi się, że Chińczycy inaczej oceniali pierwsze miesiące pandemii, bo uważali, że ich strategia się sprawdza, czy tą strategię, którą rząd narzucił. Tak? Byli z niej dumni, uważali, że oni panują nad tym wirusem, że Europa ma problem, pogrąża się w chaosie. Stany straciły chyba większą populację, tak na dobrą sprawę, niż w czasie wojny wietnamskiej, która była opisywana w wielu książkach geopolitycznych. Państwo jako fani geopolityki oglądaliście te filmy, Daliście te książki, i tak dalej. I pierwsze kilkanaście miesięcy Chiny, Chińczycy też oceniali to, że to jest po prostu wielki sukces, że nasz model społeczny się sprawdza. Jesteśmy zdyscyplinowani, mamy technologię, mamy merytokratyczny rząd, który wie, co robi i sprawnie tym zarządza. Ale potem, jak ten wirus zmutował, stał się lżejszy albo no, właściwie przeminął. U nas to właśnie to Putin skasował 24 lutego, odwołał po prostu pandemię, mam wrażenie, bo to się wszystko skończyło od razu. Ale, ale jak to skończyło się w Europie i ten wirus zelżał, no to w Chinach zrobił się problem, bo strategia zero COVID, no, no, na, no niektórzy powiedzą, że przestała działać, albo na pewno nie działała tak jak na początku, bo wyłączanie, gdzie tylko było kilka, kilkanaście przypadków i wyłączanie całych miejscowości spowodowało to, że czasami 200 już, ja nie znam tych dokładnych danych, Państwo pewnie znacie je lepiej, ale to zawsze można sprawdzić, ale 200, 300, Ponad 200 milionów ludzi znajdowało się w różnych punktach w lockdownie. Bo przy, ta strategia chińska polegała na tym, dlaczego oni byli z niej bardzo zadowoleni, że to nie polegało na zamykaniu e, wszystkiego. E, zamykaniu wszystkiego e, e, tak było na początku, ale później jak się pojawiały te przypadki, to izolowano tych ludzi i za, od, od, e, zamykano tą miejscowość, ale cały kraj na skalę kontynentu no działał normalnie, tak? tylko wyłączano poszczególne e, obszary. Ale teraz jak wirus stał się lekki i bardzo zaraźliwy, to tych obszarów stało się, to było tak dużo, że trzeba było wyłą wyłączać po prostu regiony o łącznej populacji, tam kilkaset milionów e, ludzi. Więc to przestało dobrze e, działać. Ale teraz tak, e, dlaczego, e, dlaczego dalej utrzymuje się strategię zero COVID, bo Xi Jinping to podtrzymał? E, wydaje mi się, że tak, pierwsza to jest kwestia, którą my w Europie może nie do końca bierzemy e, pod uwagę, kwestia twarzy, tak? W Azji no, nie może się przywódca wycofać teraz, zwłaszcza, że ogłosił sukces i teraz okaże się, że jednak nie, że teraz będziemy stosować bardziej liberalne podejście. No, już nie można się z tego wycofać, tak? I stabilność władzy cała się sypie, a pamiętajmy, że no, tak jest skonstruowany system polityczny w Chinach, że nam się podoba czy nie, że stabilność władzy i utrzymanie władzy jest najważniejszą rzeczą. I teraz jakiejśkolwiek rozterki, że odchodzimy od zerokowi, co ogłosiliśmy sukcesem, teraz mówimy, że to już nie jest sukcesem, to uderza w stabilność tego systemu, reżimu. On już ma wtedy z tym wielki problem. Poza tym Chiny nie mają jednak najlepszej ochrony zdrowia i gdyby doprowadzili do przeciążenia, nie mogą sobie pozwolić za bardzo na taki model ani szwedzki, ani polski, tak? Bo model szwedzki no, to jest model, który się opierał na silnej ochronie zdrowia, a model polski... Się opierał na s, e, spontanicznym modelu szwedzkim. E, i, e, w, i, i, w, I w spontaniczny model szwedzki, w Chinach nie może być modelu szwedzkiego, mógłby być spontaniczny model szwedzki, tak jak w Polsce. I to by oznaczało, że no, nie byłoby przyzwolenia, moim zdaniem, społecznego, dlatego że oczekiwania w stosunku do rządu są, że będą widzieć lepiej, że będą regulować, że będą chronić, zresztą to, co mówili, tak, że będą chronić życie starszych ludzi. I teraz pada argument w Europie często, że co wy robicie, bo zero COVID, to spadnie wam tam z 5,5, że to już jest nie do osiągnięcia 5,5% PKB w tym roku, że to będzie 3,2% jak przewiduje IMF, czy tam jeszcze, jeszcze mniej. No i to jest ideologia sanitaryzmu, tak w Polsce to jest nazywane pejoratywnie, która mówi, że nie gospodarka jest najważniejsza. Najważniejsze jest w sanitaryzmie zdrowie obywateli, zdrowie ludzi, ich życie. A teraz to już nawet nie mówi się o Sanitaryzmie, tylko Xi Jinping przez 80 osiem, razy, czy tam siedem, od 73 do 85 razy według różnych szacunków, w swoim przemówieniu na kongresie partyjnym, mówił o słowie. Jakim słowie? Bezpieczeństwo. Odmieniane na wszystkie przypadki. I teraz my mówimy tak, no zamykacie się, tracicie gospodarczo i tak dalej. A Xi Jinping mówi, ale to nie jest ważne, tak? Bo ważne jest to, że czujemy presję Ameryki. tak? Czujemy presję Ameryki, e, czujemy presję. E, Związane z problemami społecznymi, chcemy trochę przemodelować społeczeństwo. To jest dla nas najważniejsze, tak? A to, że zamiast 5,5 będzie 3,2, a może nawet będzie mniej niż 3,2, to teraz nie jest takie ważne. Natomiast najzabawniejsze jest to, że jak uczestniczę w różnego rodzaju konfer w spotkaniach, konferencjach międzynarodowych też, ale także i w Polsce, to też wszyscy mówią o bezpieczeństwie, tak? Też jest bezpieczeństwo, bezpieczeństwo. Proszę Państwa, no Kto się dzisiaj martwi o wzrost PKB w Polsce, tak? Eee, wszyscy tylko marzymy o tym, żeby przez ten okres geopolitycznych napięć przejść z jak najmniejszymi stratami, eee, to jest teraz główna, główny, główny problem. Eee, I strategia zero Covid jeszcze wydaje mi się, że ona pozwala, tu już kończę, to jest ten trzeci punkt, eee, e, 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 daje dwa narzędzia: kontroli nad własnym społeczeństwem. Tak? Kontroli, to jest w Chinach bardzo ważne, kontroli. Pozwala kontrolować to społeczeństwo. Oczywiście w Chinach, no to tam władza, wam powie, że, jest, że to jest tak zwany przyjazny autorytaryzm. To jest nie do za W Polsce to by się nie przyjęło zupełnie, ale że wie lepiej, że zarządza. Tak jak Xi, był lockdown w Szanghaju, gdzie że przez 60 parę dni to jest najbogatsze chińskie miasto i takie najbardziej, powiedziałbym, liberalne, najbardziej zwesternizowane. Twardy lockdown. I, ee, I Xi wtedy powiedział, że historia to oceni i powie, pokaże, że zero COVID się sprawdzi, że miałem rację, tak? No i moim zdaniem, jeżeli byli w stanie przeprowadzić 60-dniowy lockdown w Szanghaju, to już nie ma bardziej ludzi takich niepokornych, którzy mogliby się zbuntować w Chinach, niż tam. Więc jeżeli tam byli w stanie to zrobić przez 60 dni, to moim zdaniem, tak jak ostatnio tam było Zhengzhou czy Henan, różnią się te regiony i to w książce opisujemy tę spe regionalną specyfikę to tam, no nie wiem, będzie trudno. Teraz w Głandągu znowu wystąpienia, tak? Bo Glandong też jest bardzo bogatym obszarem, więc bardziej takim liberalnym, zwestonizowaną prowincją. I teraz wydaje mi się, że to służy, zero COVID służy do tego, żeby użyć tej strategii do przemodelowania własnego społeczeństwa, do nadania mu takiego kształtu, jaką wizję no ma kierownictwo, czy ma si, tak? I wszyscy w 1998 roku mówili, że Deng Xiaoping, że to się nie uda, że nie uda się wprowadzić połączenia jakiejś hybrydy kapitalizmu z, z komunizmem czy z centralizmem leninowskim w, w ramach partii, z tym systemem jednopartyjnym, ale się udało. I teraz wszyscy mówią, że też się nie uda e, się Jinpingowi zrobić, odwrócić tego, odwrócić, e, zwłaszcza, że on jest krytykowany też nie tylko wśród, powiedzmy, bogatszych Chińczyków, ale w samej, samej partii też. No, to, to do tego to narzędzie ma służyć, do kontroli wewnętrznej, ale moim zdaniem także w polityce zagranicznej, dlatego, że Chiny mogą się wyizolować, mogą zabarykadować się na wzgórzu i czekać na tym wzgórzu, nie angażując się ani w pola bitewne Ukrainy, ani w Koreę Północną, co, co wszyscy też tego oczekują, i spokojnie z tego wzgórza wykonywać różne ruchy. Bo to też nie jest tak, że Chiny. Tam nic nie robią, bo na Wyspach Salomona y, robią różne rzeczy, ale, ale z tego wzgórza, zabarykodowani na tym wzgórzu, zamknięci do tego stopnia, że nawet nie możecie tam Państwo pojechać, czy nie możemy, gdybyśmy chcieli, y, 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 to, y, to, to też powoduje, że mają też kontrolę na to, na ile mogą, co mogą, do jakiego stopnia się otworzyć. I bo zawsze mogą powiedzieć, no przepraszamy, ale ze względów pandemicznych, zdrowotnych, no nie możemy czegoś zrobić. No, jakaś fabryka musi stanąć, jakiś pociąg może nie wyjechać, jakiś statek może nie wypłynąć, no bo zero COVID. I co teraz? No, co chcecie powiedzieć państwo, że ci ludzie mają e, się zarażać i umierać? No, e, więc to moim zdaniem jest e, mm, e, no. To, Temu to, to może, może służyć. Zobaczymy, na, jak, na jak, długo, jak długo Chiny będą stosować tą strategię, jak długo będą u, uznawały, że to jest użyteczne narzędzie w realizacji tej strategii. Chyba nie ma innej dziedziny, w której słowo bezpieczeństwo tak bardzo zdominowałoby wcześniejsze popularne terminy jak energetyka. Tam cały czas bezpieczeństwo energetyczne, już z zmiany klimatu zeszły na dalszy plan, ale skoro byliśmy już przy przy autorytecie władzy. skoro nadmieniliśmy kilka zdań, powiedział pan o, o przemówieniu Xi Jinpinga, myślę, że warto poświęcić mu jeszcze, jeszcze chwilę. Czym ma być socjalizm o chińskiej charakterystyce? Czy, jaki model chce tutaj zbudować Xi Jinping? Bo um, on potrafi bardzo długo mówić na przykład o, um, o roli państwa w gospodarce, by zakończyć ten akapit tym, że będziemy dążyć do tego, by to rynek decydował o tym, jak... jak Jaki jest, jak, jak są alokowane, jaki jest alokowany kapitał w gospodarce? Cóż to jest za system? Y no, wydaje mi się, że mamy do czynienia z pewnego rodzaju koreksą, korektą Deng Xiaopinga. A co to jest za system? Znowu y jestem trochę w pułapce, bo y jak właśnie zadaje pan to pytanie, co się dzieje w to ja powiem za chwilę, co mi się wydaje, że myśli, ale zaraz potem jest kontra, że znowu. Prezentuję tam opinię Chin i przedstawiam w ogóle wizję chińską, i tak dalej. A zwłaszcza w kontekście tego, co powiem za chwilę. Proszę Państwa, nie wiem, czy na Festiwalu Książki Geopolitycznej są dzieła Xi Jinpinga, bo to jest taka książka, w której on to wszystko opisuje. Tak? On to pisze, jak on sobie to wyobraża, to społeczeństwo dobrobytu. Właśnie on tam tam jest dużo tych rozdziałów, jak wygląda socjalnie z chińską charakterystyką. Tylko, no, tak mam wrażenie, tak się obawiamy, że Chiny chcą nas zdominować, i tak dalej, ale. Jakoś ta książka nie jest promowana, prawda? No, kiedyś próbowano ją tam na Okęciu też sprzedawać, licząc, że tam ci ludzie w Polsce, którzy latają samolotami, to będą e, zainteresowani tą książką, ale on to wszystko opisuje. On opisuje, jak sobie wyobraża e, ten mariaż technologii z wartościami konserwatywnymi, jak on sobie wyobraża globalny ład, jak on sobie wyobraża koncepcję pasa i szlaku. Teraz będzie trzecie forum, prawdopodobnie się odbędzie. Były dwa... E, forma, for, f, e, dwa Szczyty, pasa i szlaku, jedwabnego szlaku, teraz będzie trzeci. I on to wszystko pisze w tych książce. proszę Państwa, wszystko cokolwiek teraz nie powie Radek Pyfer, czy nie napisze w swoich książkach albo książkach, które spisuje, to, to, to nie ma żadnego znaczenia, bo Si publikuje te swoje książki i on tam wszystko to tłumaczy, jaką on sobie to wyobraża. Państwo możecie to przeczytać, chyba są, jest wersja angielska, polska chyba też jest, i to ocenić. No. Język jest taki ciężki, bo trochę trzeba się w. Trochę trzeba się wdrożyć w ten taki specyficzny język, którym on to opisuje, ale on udziela tamte odpowiedzi na pytania. Natomiast gdybym ja miał odpowiedzieć, moja taka osobista opinia, to ja uważam, że era Deng Xiaopinga się skończyła. Skończyła się era Chin otwartych na świat, yy, widzących swój interes w otwarciu na świat i yy, stawiających yy, priorytetowo na gospodarkę i rozwój gospodarczy. Tak? To znaczy, on nie uważa, że rozwój gospodarczy, że jeżeli będzie. 7% to my rozwiążemy więcej problemów e, niż gdy będzie 3%, tak? No to jest ciekawe, bo do tej pory Chiny jakby były trochę na dopalaczu, to znaczy wiele problemów mogli rozwiązywać dzięki temu, że co roku ten tort się powiększał, tak? A teraz się nie będzie powiększał i to jest duża różnica, bo to jest inna wizja. E, dwa, to co powiedziałbym, e, to jest to, że on głosi taki powrót do, do surowości, do takiej moralności. Zresztą sam Spędził w czasie rewolucji kulturalnej kilka lat pracując fizycznie, gdzieś tam mieszkając w jaskini i pracując fizycznie. To, to, to pokolenie liderów jakby tego doświadczyło. I on promuje tą surowość, tą dyscyplinę. No przy okazji, oczywiście, tam usunął wszystkich swoich rywali i całe biuro polityczne teraz obsadził swoimi ludźmi, także tymi, którzy nie wahali się stosować tej strategii COVID, choćby w Szanghaju. No i wydaje mi się, że to ma być ta surowość. Ja bym to porównywał do epoki Cinszych i tego pierwszego cesarza. Jeżeli kojarzycie państwo armię terakotową, to było państwo najbardziej wysunięte na zachód Chin, które wszyscy uważali, że ono jest peryferyjne, ubogie, biedne, niecywilizowane i ono postawiło na rolnictwo, na armię i na służby, na kontrolę różnego rodzaju. Było bardzo... Proste był mechanizm, surowe kary za wykroczenia i duże nagrody za stosowanie się do polityki rządu itd. dalej. to państwo po kolei podbiło wszystkie pozostałe. Ja mam takie wrażenie, w epoce walczących królestw w Chinach, ja mam takie wrażenie, że ta wizja si dzisiaj to jest wizja takiej surowości właśnie, zamknięcia i jakby wygrania tego konfliktu Właśnie jest ta epoka walczących królów w polityce międzynarodowej, trochę, tak? Ja mam wrażenie, że on widzi, że ta surowa metoda była najlepsza. Inna sprawa, że to się bardzo źle skończyło, bo, bo ta dynastia miała trwać 10 tysięcy lat, ale po śmierci tego cesarza, który zrobił sobie ten grobowiec z tymi wojownikami, którzy byli autentycznymi ludźmi, no to, to było tak surowe i tak opresyjne państwo, że zostało obalone. No ale potem powstała dynastia Han, i to już było, już Chiny były zjednoczone, i to był już, już brama do. Wspaniałości tej cywilizacji. tak? Nie wiem, to wydaje mi się, że w tym kierunku by to szło. Co do polityki wewnętrznej, to ma być teraz zmiana hierarchii prestiżu, proszę Państwa. To ma być redystrybucja, to ma być przywrócenie ideałów rewolucyjnych. Bo Xi Jinping, jego ojciec, no, był w tym pierwszym pokoleniu rewolucjonistów i tam jest pewien resentyment. Straciliśmy nasz kraj, to my byliśmy rewolucjonistami, to myśmy go zdobyli w 1949 roku. To znaczy w tym wypadku ojciec i pokolenie a tymczasem po 78 roku kto zaczął dominować? No kapitaliści, bogacze. Jack Ma, tak? Jack Ma, Jack ma, Jack ma szef i założyciel grupy Alibaba e, to zniknął przez jakiś czas. 60 parę miliardów chyba miał ma, dolarów majątku, tak? Pojawili się szefowie Big Tech, tak? Którzy Trump w, I oni zobaczyli to, że w Stanach Trump został wyłączony przez e, firmy Big Techowe, no to słuchajcie, no to jak my nie zrobimy porządku z tym u siebie, no to u nas będzie tak samo. W hierarchii prestiżu będzie kto będzie na górze, no ten, kto ma najwięcej pieniędzy. I to chcą zmienić też, tak? No nie wiem, no zobaczymy, no w, czy to się uda, czy to się zmieni. No ja, to się nazywa w wspólny dobrobyt teraz, tak? Gdzie jest bardzo duże, właśnie ograniczanie tego ataku jest duży atak na te największe firmy, regulowanie ich działalności, tak? A z drugiej strony małe i średnie firmy, moim zdaniem, nie są prześladowane, nie są ob obkładane podatkami. Pozwala się, pozwalało się nawet w czasie, e, mówił, na handel uliczny albo są różnego rodzaju ulgi podatkowe, ale dla małych i średnich firm, ale dla dużych, dla koncernów, i to nie tylko zagranicznych, nawet dla zagranicznych są pewne przywileje, bo czasami taktycznie się je opłaca e, ściągnąć. Natomiast dla swoich własnych rodzimych jest. E, Polityka, można powiedzieć, nie zero COVID, ale zero toleracji nawet powiedziałbym. E, więc no ciekawe, co z tego wyjdzie. Nam się te Chiny den, Mao Zedonga jawiły jako takie same, jak Chiny Deng Xiaopinga, a dzisiaj Chiny Xi Jinpinga jawią się takie same, jak te Denga. Moim zdaniem bardziej jakaś to będzie taka forma syntezy między Mao a Dengiem. No, jak to będzie wyglądać, to jestem sam tego bardzo ciekaw. Czy w tych planach dalej istotne miejsce będzie, będzie zajmowała inicjatywa Pasa i Szlaku, bo w przemówieniu na zjeździe komunistycznej partii Chin właściwie dwa razy nadmienił być może, na, margi, na zupełnym marginesie wielkiego przemówienia znalazł się ten wielki projekt inwestycyjny. Czy dzisiaj jest klimat do tego typu wielkich inwestycji na zewnątrz państwa, kiedy tyle problemów każdy ma wewnątrz? No to jest bardzo dobre pytanie. Bardzo dobre pytanie. Wydaje mi się, że że jednak, że jednak będzie próba pod, podtrzymania rozwoju tego projektu. Raz, że tak jak pan powiedział, został jednak wspomniany, chociaż ostatnio trochę przygas, ale dalej funkcjonuje? Te przewozy spadły około 8-20%, ale pociągi między Pacyfikiem a Niemcami cały czas kursują, między Duisburgiem a Hamburgiem. To nie jest tak, że to kompletnie stanęło. Więc raz, czy jest wola polityczna? Tak, Czy jest wola polityczna w Chinach? Moim zdaniem jest wola polityczna i o tym świadczy fakt, że zapowiedziano trzeci e, szczyt pasa i szlaków w przyszłym roku w Pekinie. Nie wiem, czy on się odbędzie tak jak Igrzyska, że stworzą specjalny tunel, gdzie wszystkich przetestują i oni, ci przywódcy, to będzie trochę kłopotliwe, bo jednak przywódcy, tylko to nie to samo, co sportowcy, że oni tam odizolowani się spotkają. Czy będzie to szczyt online? Nie wiem. E, ale może wtedy też, może zrozluźnią trochę granicę i tą politykę zero covid bo dopiero niedawno Japonia ją rozluźniła dla, dla e, e, indywidualnych turystów. Korea była chyba najbardziej taka liberalna przez cały czas ten e, pandemii z krajów Azji Wschodniej. E, więc wola polityczna chyba jest. Są sygnały, które wskazują na to, że jest wola polityczna. Chin, ale moim zdaniem, no nie wiem, to w, Chin, w Chinach może by się trochę obrazili, ale, e, ale nie tylko jeszcze będą ważne dwa kluczowe inne kraje, e, żeby to zadziałało no dwa, może trzy. Jakie kraje, jak państwo myślicie? Kazachstan. Kazachstan Kazachstan to na pewno będzie chciał, bo no w Kazachstan, dla Kazachstanu kiedyś spotkanie prezydenta Dudy i wówczas jeszcze Nazarbajewa, jaka była agenda wspólnych rozmów, Jedwabny Szlak to dwie trzecie tej agendy, więc to też po stronie kazachskiej oczywiście, tak? E, Kazachstan, e, Kazachstan mi się daje, że będzie za. E, które kraje mogą... Tutaj y, są istotne jeszcze. Iran, no, Iran to dopiero melodia przyszłości, bo tam powiedzmy, że ta odnoga, w ogóle Bliski Wschód, to jeszcze się okaże, jak to będzie, no, jak myślicie, to są bardzo bliskie nam kraje. Niemcy, tak, tak. Przede wszystkim Niemcy, ale moim zdaniem, jeszcze Białoruś, tak. Bo Rosja też, moim zdaniem, będzie za. No, zresztą nie ma za bardzo teraz alternatywy, tak. Ograniczyła sobie alternatywę od Zachodu. No to co, teraz będzie się zamykać na Chiny? No to już byłoby szale. Więc Rosja jest otwarta na, na Chiny, tak? Eee, ale czy Niemcy? Niemcy. Ostatnie wypowiedzi kanclerza Scholza wskazują, że wola polityczna jest nie tylko po stronie Pekinu, ale też i Niemiec. I moim zdaniem zaraz po tej wizycie Olafa Scholza w Pekinie mamy ogłoszenie, że będzie jednak tam trzeci, trzeci szczyt pasa i szlaku. I Niemcy, no Olaf Scholz napisał wyraźnie, otwartym tekstem w Politico i w Frankfurter Allgemeine Zeitung, że nie życzymy sobie zimnej wojny, tak? Co bardzo rozsieczyło Polaków, że on napisał, że cierpieliśmy strasznie w czasie, z powodu zimnej wojny, tak? A jak wiadomo, proszę że ktoś mówi, że cierpiał bardziej od nas, no to się denerwujemy, tak? A zwłaszcza jeżeli mówią to nasi zachodni sąsiedzi, tak? Eee, tak, że jeśli nasi zachodni sąsiedzi mówią, że cierpieli, to już to w kategorii cierpienie, no to już tutaj niewiele, niewiele narodów, uznajemy, że niewiele narodów może się z nami równać, a należy ktokolwiek, to na pewno nie Niemcy, tak? Więc, 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 więc widać, oczywiście po wielkiej debacie, po wielkiej debacie odnośnie portu w Hamburgu, no w wielu głosach przeciwnych, no jednak ostatecznie zdecydowano się pójść na ten deal z Costco i odstąpić 24,9% w jednym z terminalów w Hamburgu, tak? Więc no, Niemcy mówią, że są zatroskane tą sytuacją w Chinach i tym wszystkim, ale jednak jeżeli chodzi o pas i szlak, to jednak chyba wola polityczna jest, ale moim zdaniem kluczowa będzie Białoruś, która cały czas próbuje się wyreklamować od, od działań wojennych i nie wiem, już, która to jest już wymówka Aleksandra Łukaszenki... Eee... A w tym wypadku jest kluczowa, bo jeżeli będzie ten obszar zdestabilizowany, to te pociągi po prostu nie będą przejeżdżać, tak? Więc dopóki jest ta Białoruś, to się, no śmiejemy, czy tam się nabijamy i tak dalej, ale te pociągi cały czas przez tą Białoruś jednak przejeżdżają. I oni tam już idą z tymi oddziałami, już jakieś teraz mieszane oddziały tworzą rosyjsko-białoruskie, ale cały czas nie mogą, jak wojak szwejk, dojść na Ukrainę. No, cały czas gubią się gdzieś w puszczy, nie dochodzą, nie dojeżdżają, ale za to dojeżdżają pociągi do Hamburga i do Duisburga, no więc... Zobaczymy, co, co z tego wyniknie. Myślę, że te dwa kraje są, są, są kluczowe. Działania kanclerza Scholza z wymienionych powodów zdenerwowały Polaków, ale Francuzi również, oj, również są zdenerwowani działaniami Federa Republiki Federalnej Niemiec. Ale wracając może do próby lepszego zrozumienia samych, samych Chin i biznesu w Chinach. Jaką rolę w chińskiej gospodarce odgrywa rynek nieruchomości? I co działo się z nim w ostatnim czasie? Takiego, że no, światowe media wieszczyły potężne globalne kryzysy. No przede wszystkim to jest, o ile, o ile dobrze e, pamiętam, około 30% chińskiej gospodarki opiera się na nieruchomościach, więc jeżeli mieliśmy Evergrande i ten cały kryzys związany z e, bańką na tym rynku, no to, no to oznaczało to momentalny kryzys dla całej gospodarki, tak? E, 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 no, zobaczymy, jakie będą jego, jego, jego długofalowe skutki, tak? to, 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 nie, to, w, to bez dwóch zdań. Jakoś może za bardzo w tą analizę to nie chciałbym wchodzić, bo po prostu tego dokładnie nie śledzę, jeżeli chodzi o, o, o ten rynek nieruchomości. No, proszę Państwa, no w Chinach z perspektywy może tej książki, gdybym miał się do tego odnieść, no to widziałem, no Chiny były takim mutantem, powiedziałbym, w ostatnich kilku dekadach. I to była niezwykła energia. Po prostu jeździliście pociągiem po tym kraju i powstawały osiedla. jest niesamowitą energię. Taką, nawet powiedziałbym, że niekontrolowaną. Ona teraz będzie, będzie próba poddania jej większej kontroli. I to oznaczało na przykład zupełnie inne podejście, moim zdaniem, do porażki. Tak? Bo w Polsce, zobaczcie, no, się, jak się zbuduje tam stadion, to ile to było dyskusji, że zbudowano ten stadion, a i tak po 10 latach się zaczął psuć. Bo się skończyła gwarancja po 10 latach i teraz okazuje się, że już nie do końca działa i tak dalej. Ja mam wrażenie, że w Chinach po prostu była ta taka energia, że jakby to, że zbudujemy jakieś osiedle i nikt tam nawet się nie wprowadzi, to było wkalkulowane w ogóle w model biznesowy. Tak? To szło. Ja studiowałem w Kantonie i pamiętam, że jak przyjechałem, to był taki akademik, gdzie Mieszkało dużo w ogóle takich kolegów i koleżanek z globalnego południa, którzy studiowali tam medycynę, i ten akademik już stawał się za mały, bo dużo ludzi przyjeżdżało wtedy na studia. Budowali nowy akademik. I ten nowy akademik, proszę Państwa, on właściwie chyba tylko służył 4 czy 5 lat, bo ja potem przyjechałem i okazało się, że oni zbudowali ten nowy akademik, ale tylko po to, żeby on przez 5 lat funkcjonował, a potem zbudowali jeszcze nowy. To, było, to, to szło w takim, w takim tempie. Więc wyhodowano mutanta czy potwora, który się rzucił na tą Afrykę z tym cementem, aluminium, e, co tam jeszcze jest używane na budowach? Stalek. Stale, tak. e, I cały ten jedwabny szlak, czy ten pasji szlak, to my tam rozmawiamy w kategoriach tak romantycznego projektu, że e, no okej, okay, dobra, w porządku, ale poza tym to jest zarzucenie. To, ja widziałem to podróżując po wielu krajach, obserwując różnego rodzaju projekty inwestycyjne, to macie wszystko od zera, nawet papier toaletowy jest dostarczany do tych dworców kolejowych, które są budowane. Jest Są przełożone materiały, inżynierowie, projekty, finansowanie, a po zbudowaniu nawet jeszcze wyposażenie z papierem toaletowym włącznie. Tak? Bo po prostu to, to, ta siła wy ekonomiczna wygenerowana przez te dekady e, powoduje to, że, że to wszystko po prostu no, zaczęło wychodzić i dlaczego do Afryki? No bo Afryką się nikt nie interesował za bardzo, tak? Nie było pomysłu na Afrykę. No to Chińczycy po prostu uznali, że to jest kontynent, na którym mogą poszaleć, zwłaszcza, że byli z początku dużo lepiej odbierani niż powiedzmy tam Francuzi, chociaż wcale nie uważam, że lepiej niż Polacy. No ale myśmy się zdecydowali pozamykać wszystkie tam placówki, które teraz otwieramy, No, Chiń... ale już otwieramy w zupełnie innej Afryce, w której Chińczycy mają taką dominującą pozycję. I teraz z tym problemem... Yy... No, wiecie, no, z, z problemami jest tak, że możemy tłumaczyć, że tam one nie mają znaczenia, i tak dalej, ale jak się okaże, że to po prostu zawali całą tą gospodarkę, no to te tłumaczenia nie mają żadnego znaczenia, jakby, tak? Jest dużo. E, sam jestem ciekaw, e, czy po prostu dadzą radę e, opanować to. Mają mocniejsze narzędzia jako rząd, mogą bardziej interweniować i mogą bardziej na to wpływać. No, i zobaczymy, no, e, jak, jak to będzie wyglądać. Same Chiny. Jest mnóstwo przestrzelonych inwestycji, mnóstwo złych długów u samorządów i mnóstwo, do tej pory to też było proste, bo kraj się rozwijał dzięki ciągłej budowie infrastruktury. A teraz to już nie, nie będzie tym modelem rozwojowym. Trzeba wejść na ten poziom wyższych technologii, chociażby większej, większej marży. To już nie jest takie, jak było w Chinach, że tam wystarczyło zbudować po prostu kilka tysięcy dróg, szybkich kolei i, ten, i cały czas te wskaźniki rosły. Zobaczymy, czas no, pokaże. Myślę, że jest jeszcze jeden temat, który koniecznie trzeba dzisiaj poruszyć w kontekście Chin, czyli Rosja. Myślę, że jakiś, na początku poprzedniego miesiąca, w momencie, kiedy Federacja Rosyjska zdecydowała się na aneksję kolejnych terytoriów Ukrainy, mniej więcej w tym czasie się, zaczęła się intensyfikacja groźb nuklearnych. Mówiło się o brudnej bombie nagle, dużo mówiło się ze strony Rosji, padały nie wprost oczywiście groźby użycia broni jądrowej. Xi Jinping nie mówi na temat wojny Ukrainy z Rosją czy agresji rosyjskiej na Ukrainę. Nic ponad to, co musi powiedzieć, a jednak te słowa o tym, że właściwie nie życzymy sobie tematu broni nuklearnej w przestrzeni publicznej wybrzmiały absolutnie jednoznacznie na tle poprzednich komunikatów. Czy więc klucz do wpływu na Moskwę leży dzisiaj w Pekinie? No to wszyscy by chcieli, nie tylko na Moskwę, ale na Pyongyang i tak dalej, tak? Natomiast z tego co widzę, to Pekin robi wszystko, żeby się jednak nie angażować. Tak? Fakt rzeczywiście, że w kwestiach tych nuklearnych, to chyba tutaj wypowiedział się najbardziej bezpośrednio, bo sam ma eskalacja nuklearna, to się dla Chin byłaby niekorzystna, w innych częściach Eurazji. Tak? To jakby po pierwsze. Po drugie, no siedzą na wzgórzu, obserwują pola bitewne Ukrainy, no ale jak już zacznie się eskalacja do, do momentu jakichś tam wybuchów atomowych, no to powiedzieli, że sobie tego do końca nie życzą, chociaż z tymi oświadczeniami to też było różnie, bo dokładnie to akurat przeanalizowałem i to było oświadczenie Białego Domu. Okazało się, że w chińskim oświadczeniu na scenie chińskiego MZ-u tego nie było. To no bardzo często jest tak, że po spotkaniu Wangi z Ławrowem Rosjanie napisali, że tam podtrzymano, że będzie, będzie przyjaźń między tymi narodami i tak dalej. Czy tam chińskie oświadczenie? Nie ma tego. Nie zajmują stanowiska. Potem po spotkaniu Si z Bidenem, że są przeciwni, potępiają Rosję za możliwość użycia broni nuklearnej. No to czytam oświadczenie chińskie: nie ma nic takiego. Tylko jest oświadczenie Białego Domu, to poszło po całym świecie. No ale potem chiński szef dyplomacji powiedział, że jednak przewodniczący się powiedział, że, że sobie tego nie życzy, że tak było. Eee, no tak, natomiast wydaje mi się, że Chiny będą się trzymać tego, żeby się nie angażować, nie schodzić ze wzgórza. Nie rozwiązywać problemu Korei Północnej, nie rozwiązywać problemu e, Rosji czy pól Ukrainy i generalnie mm, jak najmniej się angażować i przejść ten e, czas, zresztą nie tylko geopolitycznych, ale społecznych i technologicznych napięć, przejść przez, e, no chcą mm, się od tego odizolować, no ale jak to się uda i czy to będzie, czy to się wszystko jakoś zepnie z problemami gospodarczymi, społecznymi społeczeństwem, które też, no, jak to powiedział kiedyś jeden z chińskich notabli, że ptak raz wypuszczony z klatki już nigdy do niego nie wróci, tak? Ludzie też zakosztowali tego, że jeździli po świecie, robili biznesy, dzisiaj tego nie mogło robić. Więc zobaczymy na ile się to sprawdzi, ale ja bym nie widział, bo u nas jest tak, że albo w Chinach widzimy strasznego potwora z Orwella, albo zbawcę, tak? Teraz liczymy, że to Pekin zbawi i rozwiąże jakby problem Rosji, moim zdaniem, nie, a przynajmniej się nikt z tym nie śpieszy. Tak? Długofalowo to jest co innego, to są bardzo złożone te relacje między Rosją a Chinami, ale w krótkiej perspektywie ja bym, ja bym tego nie obstawiał, a potem wszystkim pamiętajmy, że jednak Rosja jest krajem dziewięciokrotnie mniejszym gospodarczo-populacyjnie niż Chiny, yy, także mają, ma inną strukturę gospodarki i długofalowo Rosja będzie miała duży problem z Chinami, ale to jest już ich zmartwienie, a nie, a nie nasze. Szanowni państwo, ponieważ nasz czas nieuchronnie dobiega do końca, może se około dwóch pytań z sali. Czy mają państwo... Ja powtórzę je później na głos do mikrofonu, żeby zarejestrował, dobrze? Chipy. To może ktoś z inżynierów mógłby wyjaśnić, jak to jest, bo ja już słyszę różne interpretacje. Znaczy na pewno Chiny dążą do zbudowania własnego programu, własnych zdolności we wszystkim, a szczególnie w, w chipach i nad tym pracują od jakiegoś czasu. Natomiast ja nie jestem w stanie ocenić, czy to, co zbudowali, czy to, czy to działa, czy, czy, czy będą w stanie to robić, czy, czy nie. No. Nie, akurat chyba o tych kwestiach nie dyskutowano z tego co widziałem, tylko pytanie jest takie, że no, bez Chin, światowa gospodarka, no to nie wiem, no ileś w ogóle. No, no, nie, kto to wyprodukuje w takim razie, gdzie to wyprodukować? Inne rzeczy również, tak? Jeżeli to będzie atomowa, jeżeli to będzie atomowa wojna ekonomiczna, to. no. Nie, Tak, Tajwan jest teraz delikatnie namawiany, powiedzmy, Ukraina też jest namawiana delikatnie w pewnych kwestiach, a Tajwan jest delikatnie namawiany, żeby zdywersyfikował produkcję i żeby nie produkował tylko na wyspie, tylko może w Indiach. No więc, jeżeli tak, mam coś takie przeczucie, że jak to zrobi, to y, troszkę, straci, y, troszkę straci w tym układzie gospodarczym, rozumiecie Państwo, no, jesteście dużo ważniejsi, jak produkujecie jakiś bardzo ważny element. Niszek są produkowany w pięciu innych miejscach, tak, no ale i Europa ma tutaj swoje ambitne plany, ale e, cóż, zobaczymy jak, e, jak z tym będzie. Może kolejne pytanie. E, bardzo dużo pytań do, do pana Radosława, to może pan. a Tak. To jest ciekawe pytanie, ale ja mag, wydaje mi się, że w Chinach to na pewno wprowadzą, a, potem, a reszta, no nie wiem, zależy dużo od Stanów Zjednoczonych, od innych krajów, a z Chinami, myślę, że w Chinach wprowadzą i potem w dużej mierze może być tak, że każdy, kto będzie chciał z Chinami handlować, będzie w jakiś sposób obcował z tym ekosystemem cyfrowego pieniądza. A ponieważ będzie to jedna z najbogatszych gospodarek, największych gospodarek świata, no to będzie miało to wpływ na gospodarkę światową, nawet jeśli Unia Europejska i Stany się zdecydują, że nie idą w tym kierunku. No ale Unia idzie i tam są prowadzone prace. My jako Polska się do tego sceptycznie odnosimy, bo też jest duża nieufność w stosunku do tego cyfrowego pieniądza. Chińską koncepcją jest to, że tutaj po prostu rząd wszystko widzi i śledzi wszystkie operacje, tak? Dla nas w Polsce sądzę, że to jest nie do zaakceptowania, tak? No ale czy to, że dla nas jest to nie do zaakceptowania i że budzi to nas sceptycyzm, czy to zatrzyma ten proces, to, 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 to nie wiem. I może jeszcze jedno pytanie gdzieś. Tam proszę. Mówił Pan o, o tym, że Chiny mogą sobie czekać na wzgórzu, nie angażować się w północną Ukrainę. A pytanie o Tajwan. Czy na ile. Gminy potrzebują się militarnie zaangażować w Tajwan, na ile oni chcą to zrobić, a na ile może to jest właśnie trochę na e, użytek wewnętrzny, sił musi zachować twarz, musi, musi mówić, że no chcemy ten Tajwan e, odzyskać, że Tajwan jest chiński, na ile to jest właśnie taka gra na użytek polityczny, a na ile rzeczywiście by chcieli tam wejść militarnie? No to dobre pytanie. Pytanie na ile decydują kwestie racjonalne, a ile emocjonalne, tak, bo proszę Państwa, no by... Eksperci, analitycy mogą wam zrobić bardzo dobre opracowania, jak to racjonalnie wygląda, a potem i tak się okazuje, że inne <gryny> scenariusze są brane pod uwagę. Więc racjonalnie, gdybyśmy patrzyli racjonalnie, to w ogóle nie ma sensu atakowanie wyspy, bo to jest po pierwsze, nie wiem, no, bardzo trudne byłoby, trudny Tajwan byłby do opanowania, a po drugie by to bardzo dużo kosztowało. Sił, ofiar po obu stronach, to by się też nie zgadzało z historią, jaka jest opowiadana o Tajwanie, e, no, zupełnie byłoby to bez sensu, tak? Więc, e, ale z drugiej strony jest ta kwestia twarzy, tak jak pan powiedział i w przypadku akurat tutaj tym konkretnym Nancy Pelosi, no to musiano zareagować jakąś tam ćwiczeniami blokady, zagrożeniem, że ta blokada może nastąpić. Moim zdaniem jeszcze ten e, scenariusz blokady jest jeszcze w miarę prawdopodobny i paraliżu jakby życia gospodarczego wokół wyspy i tak dalej. Ale to dużo zależy od tego, czy, no nie wiem, no, w tym koncercie mocarstw, jak USA na przykład, czy będą e, naciskać w tej kwestii, tak? E, no nie wiem, ale na razie chyba wygląda, że się sytuacja uspokoiła, no ale to zobaczymy, jak to bywa między mocarstwami. No, żaden scenariusz nie jest wykluczony, tak? Wykluc użycie siły też nie jest wykluczone. Kiedyś mówiono, że to tylko pokojowe zjednoczenie, a teraz mieliśmy na ostatnim kongresie znowu Podtrzymanie tej teorii, że możemy użyć siły, jeżeli taka będzie sytuacja. No więc karty są zakryte. Co z tego wyniknie, zobaczymy. Szanowni Państwo, jestem pewien, że, że Pan Radosław będzie chętny, by odpowiedzieć na Wasze pytania również w kuluarach. Książkę Biznes w Chinach można być na miejscu. Ona jest, wydaje mi się, po drugiej stronie tego, tego przedsionka holu tutaj. I y, gorąco Państwa zachęcam do tego, żeby, żeby tę książkę nabyć. Można zdobyć przy okazji y, podpis autograf y, autora i bardzo bym Państwa prosił o gorące oklaski dla... Pana... Dziękuję. Dziękuję bardzo.